Buongiorno, moi mili. I po tym krótkim wstępie pewnie już domyślacie się, o jakim filmie będziemy rozmawiać. Będzie to też pogadanka dosyć specjalna, bo z dwoma specjalnymi gośćmi. To nie będzie taki format recenzencki jak zawsze na moim kanale. Tutaj bardziej będziemy sobie o tym filmie dyskutować. O tym filmie mam na myśli oczywiście najnowszy film Ridleya Scotta, czyli House of Gucci. A razem ze mną o filmie będą gadać Bartek Pasiak z fanpage'a Pasem po czole. Cześć. I już mój wieloletni przyjaciel Wiktor z kanału KFK Studio. Cześć wszystkim. Serdecznie też zapraszam na zarówno fanpage Bartka, jak i kanał Wiktora, bo dzieją się tam cudowne rzeczy. Na kanale Wiktora trochę rzadziej, Bartek chyba regularnie coś tam publikuje, także koniecznie sprawdźcie. Linki macie w opisie. I co panowie, myślę, że pomału możemy zaczynać rozmawiać sobie o House of Gucci. Także and the Son and Father and House of Gucci. Słuchajcie, pierwszy temat, który ja bym chciał poruszyć, który wydaje mi się ważny w kontekście omawiania samego filmu, to jest podejście do Ridleya Scotta, podejście jako do reżysera, podejście do jego twórczości. Czy uważacie, że Ridley Scott jest dobrym i równym reżyserem? Bo szczególnie ta równość jakby w jego twórczości jest moim zdaniem troszeczkę kluczowa, jeżeli mamy mówić o House of Gucci. Bartek, co ty o tym sądzisz? Lubisz filmy Ridleya Scotta? Jak to u ciebie wygląda? Jak najbardziej lubię filmy Ridleya Scotta. To zdecydowanie jeden z najważniejszych współczesnych twórców. Jednakże nie mogę też powiedzieć, że to jest jeden z najlepszych, ponieważ całościowo na pewno nie jest jednym z najlepszych, ale jego filmy na pewno są w gronie takich najlepszych dzieł lat, w których się ukazywały. I obecnie też tak jest, ponieważ takie The Last Duel jest jednym z najlepszych filmów tego roku. Niepodważalnie. Tutaj się zgodzę, Last Duel cudowne. Tak, jeśli chodzi o ogólnie o właśnie tę równość, to niestety ta równość nigdy nie została tak zachowana. On nagrywa dwa dobre filmy, później jeden słaby, później jeszcze trzy słabe, jeden dobry. Ten następny film się zapisuje w historii kina jako jakieś arcydzieło. No i pewnie jeszcze tak z 10 lat maksymalnie zrobi nam z dwa arcydzieła i 5 słabych filmów. Tak zgaduję. Okay. Sądząc po jego zapowiedziach, to jeszcze tych filmów będzie bardzo dużo. Więc nie liczyłbym, że to będą jakieś takie same wystrzałowe propozycje typu Łowca Androidów czy Obcy. Jak dobrze wiemy, on tam najbardziej lubi się tam kręcić wokół science fiction, ale czasem odchodzi od tego. Tworzy na przykład bardzo dobrą Thelma i Louis, czy tam takie House of Gucci, które też jest głównie kinem gadanym, ale niestety nie zawsze mu to idzie. Na przykład pamiętam film Wszystkie pieniądze świata, które też było takie głównie gadane i znaczy mnie wynudziło. Z drugiej strony taki Prometeusz, czyli też science fiction, a tego filmu nie cierpię wręcz. To ja tu będę bronił. Ja uwielbiam Prometeusza. Może nie jest to kino wybitne, ale na pewno bardzo dobre. Moim zdaniem. Także tutaj się nie dogadamy, bo ja Prometeusza bardzo lubię. Nie ma takiej opcji. Wiktor, jak u ciebie? Jak u ciebie z podejściem do Ridleya Scotta? Lubisz jego filmy, nie lubisz? Co sądzisz? Czy trudno jest w ogóle powiedzieć odnośnie Ridleya Scotta, ponieważ zdecydowanie jest to rzemieślnik, zdecydowanie jest to dobry reżyser, ale teraz pytanie, czy wymagamy od Ridleya Scotta coś więcej niż po prostu dobrego filmu. Powiem tak, jeśli chodzi o jego filmy, dwa z nich są w topce moich absolutnie ulubionych filmów wszechczasów. Mówię tutaj oczywiście o pierwszym Obcym i o pierwszym Blade Runnerze. I naprawdę przez to mogę powiedzieć wprost, że jest wybitnym reżyserem, ale z drugiej strony obok tego wszystkiego mamy, no tak jak tutaj Bartek powiedział, wiele innych średnich filmów, jak Wszystkie pieniądze świata, jak nie wiem, chociażby według mnie przynajmniej dzisiaj omawiany House of Gucci, czy Prometeusz nawet. Ma wiele takich średnich, czasami nawet trochę gorszych niż średnich filmów, a wiele wręcz wybitnych.
I trudno jest mi powiedzieć. Trudno jest mi powiedzieć, czy on w ogóle też na przykład ma jakikolwiek styl poza byciem po prostu rzemieślnikiem. Jest to na pewno dobry reżyser, ale no nie wybija się niczym więcej poza byciem dobrym reżyserem. A na pewno wpływowym na gatunki, w których akurat operuje w danej chwili. Okej, okay. No ja mam takie średnie podejście w sumie do Ridleya Scotta, bo jest to chłop, który stworzył arcydzieła, jak właśnie, tak jak powiedziałeś, Obcy czy Blade Runner, ale jest to też chłop, który stworzył moim zdaniem takie gnioty jak Królestwo Niebieskie, czy Robin Hood, czy Gladiator, którego ja wbrew powszechnej jakby opinii nie cierpię. I jest to reżyser bardzo nierówny i to bardzo widać, szczególnie w tym roku, kiedy to mieliśmy okazję zobaczyć dwa jego filmy i ten rok był bardzo obfity, jeżeli chodzi o twórczość Ridleya Scotta, to tą nierówność widać tym bardziej, no bo Last Duel jest filmem wybitnym, a House of Gucci po prostu dobrym. I myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść sobie właśnie do tego rzeczonego filmu, do Domu Gucci'ch. Powiedzcie mi proszę, jakie wy mieliście w ogóle oczekiwania do tego filmu i czy ten film je sprostał? Zaczniemy sobie tak jak najbardziej od ogółu, a później będziemy przechodzić przez wszystkie jakby aspekty tego filmu do szczegółu. Na ten moment gadamy jeszcze bezspoilerowo. Wiktor, jakie miałeś oczekiwania i czy film sprostał, czy ci się podobał? Tak, trudno jest mi powiedzieć, czy w ogóle miałem jakiekolwiek oczekiwania, ponieważ staram się z reguły nie mieć oczekiwań odnośnie filmów czy seriali. Mądrze. Zwyczajnie po to, aby się nie zawieść, ale z drugiej strony jednak troszeczkę poczułem zawód, ale ze względu na to, że ten film był nieco inaczej reklamowany, był reklamowany też jako taka bardzo dobra, porządna, potężna biografia za miliony dolarów. I na pewno sprostał oczekiwania, jeśli chodzi na przykład, nie wiem, o oddanie tych czasów, oddanie tych wizualiów, oddanie tych wszystkich niuansów rodziny Gucci'ch, to z pewnością, ale z drugiej strony tak zdaję sobie sprawę, że no to jest właśnie tak typowy Ridley Scott, to jest typowy reżyser, który ma wiele wpływowych filmów na swoim koncie i który dalej filmy tworzy. Z tym, że teraz tworzy te filmy troszeczkę po pewnym schemacie. W tym przypadku jest to schemat typowej biografii, typowej filmowej biografii, jak to było w przypadku wielu innych biografii z poprzednich lat. Jak chociażby, nie wiem, Bohemian Rhapsody, który też obiektywnie mógłby być dobrym filmem, ale tak jakby nie patrzeć, to jest po prostu film od szablonu. I na to troszeczkę też cierpi House of Gucci. Byłem też trochę uprzedzony, ponieważ kiedy czytałem Twittera akurat tego dnia, widziałem wiele opinii, że jest to film gówniany wręcz. Z tym się akurat nie zgodzę. Jest to film po prostu dobry. To jest takie 6-7 na 10. Jeśli mielibyśmy wystawiać skalę liczbowe, chociaż nie jestem fanem tych oczywiście ocen. Jest to po prostu okej film. Fajna biografia, można czegoś fajnego się z tej biografii dowiedzieć, szczególnie jeśli tak jak ja nie interesowałem się samym losem rodziny Gucci'ch, jak to wszystko wyglądało na przestrzeni lat. Dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy, chociaż słyszałem, że też nie wszystko jest prawdziwe w tej adaptacji, ale w tej ekranizacji właśnie, w tej biografii. Ale no, to było wręcz oczywiste. Natomiast no mimo wszystko, też jedyne jakie oczekiwania mogłem mieć, no to odnośnie aktorów i tutaj w tym przypadku Lady Gaga i Adam Driver. Adam Driver jest znakomitym aktorem, tutaj też zresztą, w każdym filmie jest znakomitym aktorem, nawet w najgorszej części Gwiezdnych Wojen jest znakomitym aktorem, także to bez wątpienia. Słuchaj, ty powiedziałeś taką rzecz, że House of Gucci jest troszeczkę filmem od schematu, w sensie robionym dokładnie tak samo jak każdy inny film biograficzny i ja bym się tutaj nie do końca zgodził, oponowałbym nawet dosyć mocno, bo jakby to jest film schematyczny, ale bardziej niż jakieś takie typowe filmy biograficzne. Ten schemat przypominał mi filmy Martina Scorsese'ego, trochę Goodfellas, trochę Ojca Chrzestnego. No i masz odpowiedź, że masz schemat. No tak, to jest schemat, ale nie do końca ten schemat, o którym ty mówisz. Szczególnie jeżeli mowa jakby o postaci
Maurizio Gucciego, czyli postaci granej przez Adama Drivera, ta jego droga jest bardzo podobna do drogi jakby Michaela Corleone z pierwszego Godfathera i drugiego zresztą też. Ale do tego sobie zaraz wrócimy. Bartek, jakie były twoje oczekiwania co do House of Gucci? I czy się zawiodłeś, czy nie? Tak krótko, czy ci się podobało? Oczekiwania były bardzo duże, na pewno większe niż do ostatniego pojedynku. Z czego to wynikało? Ja się zawiodłem na Robin Hoodzie, więc nie lubię za bardzo, jak Scott tam podąża do średniowiecza, no ale jednak mu wyszło i to bardzo dobrze. A House of Gucci to myślałem, że to będzie coś niesamowitego, co zmieni trochę moje patrzenie na jego filmy i to będzie taką jego nową twarzą, może taką bardziej wrażliwą, może bardziej taką gadaną, a tutaj jednak znowu te filmy gadane mu nie do końca idą. No i niestety trochę się zawiodłem, muszę przyznać. Elementy, na które najbardziej liczyłem, jednak są okej. Okay. Najbardziej liczyłem, że będzie dobre aktorstwo, więc tutaj na pewno wszyscy praktycznie, za wyjątkiem Jareda Leto, spełnili swoją rolę w 90% przynajmniej. O, tutaj to się będziemy kłócić za chwilę. Za chwilę się będziemy kłócić o Jareda Leto. Będziemy kłócić, no do tego. No, trochę tak, trochę będziemy się kłócić. Ogólnie to wracając jeszcze do Leto, to chciałbym zobaczyć nagrania prawdziwego Paolo Gucciego i chciałbym zobaczyć, jakim on był człowiekiem i na podstawie czego oni stworzyli taką postać. Tak, to też może być ciekawe. Jeszcze tak kończąc moją wypowiedź, to powiem, że to jest taki film, który około 6-7 w ten sposób można ocenić. Okej, to ja z kolei oczekiwań do House of Gucci nie miałem żadnych, bo jakoś nie bardzo jarają mnie takie modowe rzeczy. Nie przepadam też za Lady Gagą, co prawda reszta obsady robiła naprawdę spore wrażenie. Ale nic mnie do tego filmu nie ciągnęło, oprócz zwiastunów, które były genialne i to, co mogliście widzieć na wstępie z tym uderzaniem łyżeczką o filiżankę kawy, to wryło mi się już chyba w głowę na zawsze. Więc w sumie tylko zwiastuny jakby przekonały mnie do tego, żeby iść na ten film. Nie znałem zupełnie tej historii, jakoś nigdy się tym nie interesowałem, nie obchodziło mnie to za bardzo. I powiem wam, że film mi się naprawdę podobał, w sensie zaangażował mnie z zaciekawieniem. Oglądałem tą historię, poznawałem ją, zżywałem się z bohaterami. Jasne, nie jest to film wybitny, nie jest to film nawet bardzo dobry, to jest taki film, który określiłbym mianem okej. Taki film właśnie, tak jak powiedzieliście, 6, 7, no może 8 na 10 maksymalnie, ale na pewno nie był to zawód i wydaje mi się, że te nasze opinie są dosyć kontrowersyjne, bo przyjął się taki dyskurs w Polsce, że to jest film bardzo, bardzo zły i że jego głównym problemem jest kulejący mocno scenariusz, do którego znaczy, ja myślę, scenariusz teraz nie jest kulejący. Kulejący jest, tutaj bym powiedział, montaż, który widać, że tnie ten scenariusz. Tak, ale teraz myślę, że właśnie do scenariusza moglibyśmy przejść, bo film opowiada nam historię rodu Gucci na przestrzeni 20 kilku lat, zaczynając od lat 70., kończąc na wczesnych 2000, tudzież końcówce 90. Jakby główną osią napędową fabuły jest Patrycja Reggiani, czyli młoda dziewczyna, która w cudzysłowie zakochuje się w Maurizio Guccim granym przez Adama Drivera i obserwujemy ich drogę na szczyt, tudzież na dno. Zależy, jak na to patrzeć. I Ridley Scott i scenarzyści tego filmu mieli tutaj bardzo ciężkie zadanie, moim zdaniem, żeby upchnąć jakby, no co prawda 2,5 godziny filmu dostaliśmy, ale żeby upchnąć 20 lat historii w takim metrażu filmu, moim zdaniem było to zadanie wręcz karkołomne. Do tego scenariusz był kilka czy tam kilkanaście razy przepisywany, przeleżał chyba z 15 lat w szafie. Jedną ze współautorek była żona Ridleya Scotta i dlatego Ridley w ogóle zdecydował się na to, żeby ten film w końcu nagrać i wyreżyserować. I moje pytanie do was, jak wy odebraliście tą historię? Czy uważacie, że ona była napisana w porządku? Czy kupiliście te postacie, ich wątki? Bo wątków też mamy tutaj naprawdę sporo. Oczywiście no, mamy ten główny wątek, czyli życie codzienne i
droga po kolejnych szczeblach firmy, rodzinnej firmy Patrycji i Maurizio. Mamy też wątek konfliktu Maurizio z jego ojcem, mamy wątek wuja Maurizio, czyli Aldo Gucciego, granego przez Al Pacino. Mamy wątek Aldo, relacji Aldo i jego syna Paolo. I pod koniec pojawia nam się wątek kryminalny. Czy uważacie, że to wszystko było napisane ok? Czy kupiliście te postacie? I który wątek ewentualnie jest waszym ulubionym? Który wybija się ponad inne? I która postać? Tak typowo scenariuszowo, nie mówimy teraz o aktorstwie, typowo scenariuszowo sposób, w jaki jest napisana, was kupiła najbardziej. Bartek, jak to u ciebie wygląda? Dużo pytań zadałeś. Nie wiem, od czego zacząć, więc powiem może od końca. Która postać mnie najbardziej kupiła? Tutaj wymienię dwie najlepiej zagrane też według mnie. Czyli Aldo Gucci oraz Patrycja Reggiani. Dla mnie te postaci po prostu coś znaczyły w tym filmie. Na przykład Maurizio mi się wydał zbyt taki sztywny. Tak, okay. Trochę mało, znaczy może on taki był, może tutaj więcej się nie dało z tego zrobić. Oczywiście Driver świetnie podołał. Żeby taki był. No, o to chodziło, żeby był taką przeciwwagą dla Patrycji. Bo jakby był zresztą trochę bardziej podobny do niej, to już by nie dał się tak samo manipulować przecież. To też prawda, tak. Dobrze rozegrali te dyskursy pomiędzy tymi postaciami i trochę mnie bolało, jak Aldo cały czas musiał powtarzać, jakim to jego syn jest idiotą. Jakby to było już tyle wałkowane, żebyśmy przyjęli taką narrację. Więc i nawet ciężko było ocenić, bo tak naprawdę nie dali nam sprawdzić, jakim on wielkim tym idiotą był, pod względem na przykład projektowania tych ubrań, tylko było bardziej narzucone, jaki on jest. Więc tutaj bardzo nam chcieli w ten sposób przekazać te informacje, kto jaki jest, dlaczego jest i co z tego wynika. Ten scenariusz, o którym rozmawiamy teraz, był napisany w trochę chaotyczny sposób, trochę było dużo wszystkiego, z drugiej strony brakowało mi takiego klimatu trochę lat przedstawionych, bo to się dzieje na przestrzeni tych 20 lat. Jakby bardziej mi się podobał film Najmro z tego roku, który też pokazywał tamte czasy w Polsce, ale to już bardziej wyglądało tak skocznie, to już bardziej wyglądało tak ekstrawagancko, niż Włochy, no, wolny kraj, który mógł się rozwijać i tam były te imprezy kompletnie pozapominane. Pokazy mody były w fajny sposób pokazane na pewno i rzadko takie rzeczy oglądam i tutaj widać, że to ma swój własny vibe i w pewno fajnie w czymś takim uczestniczyć. Jednak brakuje mi tych fajerwerków być może i na pewno lepiej bym ocenił ten film, gdyby lepiej była dobrana muzyka, gdyby te imprezy... A to do tego... Przerwę ci troszeczkę, do tego jeszcze zaraz sobie dojdziemy. Na razie tak scenariuszowo. Ulubiony wątek twój? I może najmniej ulubiona postać jeszcze, o. Ulubiony wątek? To jest... chyba mi się wydaje, że to jest wątek stosunku wuja do Maurizio i Patrycji, bo po prostu jak on ją uwielbia, jak on ją tak przyjmuje do tej rodziny, to mi się bardzo podobało, jak on im pokazywał to wszystko, dawał, jakby czuć taki rodzinną troskę, z drugiej strony wiadomo, że chodziło o pieniądze. I jednej, i drugiej stronie. Ale dosyć miło się to oglądało. A najmniej ulubiona postać, no to nie będę oryginalny, powiem dwie. To oczywiście Paolo Gucci oraz Pina, ta przyjaciółka Patrycji, grana przez Salmę Hayek. Kompletnie mi nie przypadła do gustu jakoś. Było jej trochę za mało, żebyśmy lepiej ją poznali na pewno. No ona jest w ogóle troszeczkę zbędna, moim zdaniem, w tym filmie jest tak wrzucona... Meolewy prawdziwej z historii chyba, z tego co wiem. No tak. Tak, no w prawdziwej historii też była, ale... Duży przeskok, zauważcie, że ona ją poznała podczas oglądania tego programu w telewizji i nagle ona się pojawia w jej życiu, tutaj nie było. Czy ponownie to jest... Mam wrażenie, że to jest przez to, że ten film jest pocięty, mimo wszystko, a wiemy, że jest,
to tak jakby nawet Ridley Scott powiedział ostatnio, że chce wypuścić wydłużoną wersję Chaos of Gucci i Last Duel. I jak niektórzy mówili, że House of Gucci wydłużony będzie jeszcze nudniejszym filmem, ja uważam, że nie, może House of Gucci właśnie zyskać, gdyby był dłuższy, bo tak jak powiedzieliście, no, ten film próbuje zmieścić dwie dekady w sobie, w 2,5-godzinny obraz. Więc no to wtedy ja uważam, może... Ja uważam, że akurat jeżeli chodzi o długość, to i tak jest za długi, o jakieś 40 minut i tam dużo można było wywalić niepotrzebnych scen. Ale wracając do scenariusza, Wiktor, czy ty uważasz, że to było dobrze napisane? Dobrze, ale tak jakby no nic poza tym. I tak jak no powiedziałem wcześniej, widać, że ten scenariusz był po prostu pocięty w montażu, później na sam koniec, aby jak najwięcej zmieścić do tego filmu, aby było jak najwięcej z tego mięsa, które jest na początku, w środku i na samym końcu. To widać wprost. Niektóre są momenty, gdzie na przykład nie wiem, jedna postać rozmawia z drugą postacią, a zaraz potem wszyscy są na pogrzebie, dajmy na to. Albo nie wiem, jest... Nie będę mówił specjalnie, które. Natomiast jest też jedna scena, gdzie główni bohaterowie myślą o ślubie i zaraz potem mamy ślub. Tak bardzo wszystko jest szybkie, momentami chaotyczne, a momentami wręcz przeciwnie. I bym powiedział, że ta historia to trochę pokazuje taką sinusoidę, ponieważ główna postać, czyli Maurizio, grany przez Adama Drivera, na samym początku jest postacią, która nie chce mieć za dużo wspólnego z rodem Gucci, później ma jak najwięcej, natomiast co się okazuje, on wcale nie projektował tego wszystkiego, on tylko zdobywał pieniądze za to, że jest, że ma to nazwisko i ma jakąś tam posadę właśnie w rodzinnej firmie. No i później, czyli jest to troszeczkę historia takiego uniesienia, a później takiego momentalnego wręcz upadku. I ja bym powiedział, że chyba moją ulubioną postacią właśnie jest Maurizio, ale nie wiem, może jestem trochę stronniczy ze względu na to, że gra go Adam Driver. Natomiast tak jak tutaj powiedzieliście, on jest taki dosyć chłodny i dosyć taki sztywny. Też jest taką przeciwwagą do postaci granej przez Lady Gaga. I ja to właśnie kupuję, że tak naprawdę bez Patrycji Maurizio by tego wszystkiego nie osiągnął. Tak przynajmniej według tej historii. Nie mówię jak było naprawdę, bo nie znam prawdziwej historii. Natomiast fajnie jest to tutaj mimo wszystko pokazane i idealnie według mnie Adam Driver się wcielił w tę rolę. Natomiast... O co tam jeszcze pytałeś? O najmniej ulubioną postać? Najmniej ulubiona postać i najciekawszy wątek. W sensie najlepiej napisany wątek. Znaczy najmniej ulubiona postać to jest Patrycja, ale nie dlatego, bo ona jest jakoś źle napisana. Ona jest bardzo dobrze napisana, ale napisana jest w taki sposób, że mnie jej nienawidził po prostu. Na pewno nie zgodzę się, że jest dobrze napisana. Zaraz sam powiem. Ale, no dobra, okej. Będziemy dyskutować. No, ale w każdym razie ona jest napisana pod to, aby widz niekoniecznie był za nią i za tym, co ona robi, w szczególności tam na samym końcu już. I ulubiony wątek, tak? Tak. Trudno jest mi powiedzieć. Wiem na pewno, który wątek najmniej mi pasował. I to też tutaj akurat wynikałoby z takiego chaosu scenopisarskiego na pewnym etapie. Natomiast chyba bym się tutaj zgodził, że jest to ten wątek właśnie relacji wujka Aldo z Patrycją i Mauriciem. Ponieważ to jest tak, jak było pokazane na samym początku, gdzie Mauricio nie chce mieć zbyt wiele wspólnego z Gucci'mi, chce samemu coś osiągnąć, chce być tym prawnikiem, pokłócił się z ojcem, więc musiał wyprowadzić się do Patrycji, a później Aldo przyjmuje ich do siebie i mamy pokazane właśnie ich relacje dalej, jak właśnie Maurizio został właśnie jednym z ważniejszych osób w tej rodzinnej firmie i tak dalej. To ten wątek mi się jak najbardziej tutaj podobał, czyli no tak naprawdę główny wątek z całego tego filmu. Natomiast najmniej lubiłem sceny z Jaredem Leto i tutaj nie będę oryginalny i to też powiem to wprost, podoba mi się to, w jaki sposób Jared Leto odegrał Paolo, podoba mi się też jego charakteryzacja, natomiast wiele jego monologów
To było wręcz wyciągniętych z teatru, gdzie on dosłownie gada sam do siebie, gdzie nie wiem... widać było takie uniesienie, takie, jest taki bardzo zdenerwowany, więc on to wszystko musi powiedzieć, on to wszystko musi, nie wiem, powiedzieć do ściany czy coś. To wyglądało bardzo sztucznie i nienaturalnie. Takie przynajmniej odczuwam wrażenie. Okej. Okay. Słuchajcie, ja mam z tym scenariuszem chyba najwięcej problemów w ogóle, jeżeli mówimy o problemach w House of Gucci. Bo jest to scenariusz bardzo, bardzo, bardzo nierówny. Mamy tutaj napisane wspaniale postacie, tak jak właśnie Aldo Gucci, czy... no ja tu będę bronił Paolo Gucciego, czyli postaci granej przez Jareda Leto, bo on naprawdę jest spoko napisany, a wątek relacji jakby Paolo z Aldo jest moim ulubionym w ogóle wątkiem w filmie, bo jako jedyny ma jakikolwiek payoff. W sensie oni się kłócą, oni się nie lubią, ale koniec końców gdzieś tam to zostaje przełamane i odchodzą razem w zapomnienie jakby historii. Jeżeli chodzi o moje ulubione postacie, no to bez wątpienia jest to Maurizio grany przez Drivera. I to chyba dlatego, że ta postać przechodzi jakąś drogę, nie? On zaczyna od tego gościa, który nie chce mieć w sumie nic wspólnego z tą rodziną, nie zależy mu ani na pieniądzach, ani na sławie, ani na władzy, ani na niczym innym. Chce być po prostu szczęśliwym człowiekiem, przecież mamy tą scenę, gdzie właśnie Maurizio myje ciężarówki, a w tle leci włoska wersja I'm Believer i Boże, kocham. A koniec końców właśnie dochodzi do tej władzy, stawia ją ponad wszystko i zmienia się w takiego zimnego, wykalkulowanego skurczybyka. I ta postać bardzo mi właśnie przypomina pisanie postaci Michaela Corleone z Ojca Chrzestnego w Forda Coppoli. Natomiast najgorzej napisaną postacią dla mnie jest postać jakby Patrycji Reggiani, czyli postać grana przez Lady Gagę. Poznajemy ją w momencie, kiedy ona poznaje Maurizio i na początku filmu, i na końcu filmu to jest dokładnie ta sama postać. Na początku jak go poznaje i słyszy, że to jest pan Gucci, to zapalają jej się, wiesz, takie kurwiki, dolary w oczach i one są w tych oczach aż do ostatniej sceny w sądzie, gdzie dalej znaczy, ma trudno, to w dupie. Trudno jest też powiedzieć, czy to jest na pewno najgorzej napisana postać, tak jak jakby, ja bym powiedział, że każda postać jest trochę napisana na równo, jeśli chodzi o jakość. Bardziej bym jeszcze te postaci porozdzielał na osobne wątki i tym temu bardziej bym się przyjrzał. Na przykład, nie wiem, jak powiedziałem, że lubię postać właśnie Maurizio i tak samo zgodzę się z tobą, że jest to postać, która wie, że przechodzi jakąś drogę, tak. Nie wiem, czy podobało mi się to, w jaki sposób on zaczynał ją tak trochę... bym powiedział, ostre traktować, bo było to po prostu tak w scenariuszu. To było na zasadzie, okej, okay, Maurizio teraz nie za bardzo jej lubi i żeby niech film to pokaże. I mniej więcej tak to wyglądało. I to też było po prostu powiedziane przez dialogi. Tak, no wiesz, starali się to jakoś uargumentować tym, że on tam poznał tą swoją starą znajomą, wiesz, pierwszą miłość czy coś. No, niby tak, nie? Tak jakby... No ale Patrycja nie przechodzi totalnie żadnej drogi i mnie to strasznie uwiera, bo ona jest fajnie zagrana, ale napisana jest koszmarnie. I w ogóle to, na co ja zwróciłem uwagę w tym scenariuszu, to są takie niby cool one-linery, które mrożą właśnie jak to z what's the difference between a shit or chocolate, I taste that so I know, albo is the elephant shit in the jungle. I tego było bardzo, bardzo dużo i to strasznie, wiecie, mnie jakoś tam osobiście mroziło i wybijało. Więc uważam, że ten scenariusz jest bardzo nierówny, zresztą podobnie jak reżyseria samego filmu, bo przez pierwszą godzinę naprawdę widać, że gdzieś tam Ridley się starał, że to był projekt, który sprawiał mu radochę. To jest wszystko bardzo fajnie nakręcone, fajnie wyreżyserowane, aktorzy wiedzą, co mają grać. A jak kończy się ten pierwszy akt w sumie, to ja miałem takie wrażenie, że nagle gdzieś reżyser w ogóle uciekł z tego planu, nie było go do końca zdjęć i jakby aktorzy mieli, no tu masz tekst, to mów. I drugi aktor, tu masz tekst, to też mów. I mamy to nagrane, wiesz, zbliżenie na Drivera, Driver mówi, zbliżenie na Gagę, Gaga mówi, zbliżenie na Pacino, Pacino mówi. I od końca
końca pierwszego aktu tak naprawdę, ten film prawie do samego końca tak wygląda i dla mnie strasznie mało było tej takiej reżyserskiej roboty, takiego reżyserskiego stylu i sznytu, który by troszeczkę niuansował ten film. Nie wiem, czy wy to też tak odebraliście, czy uważacie, że jednak Ridley zrobił tutaj reżysersko dobrą robotę? Nie wiem, Elvis. Znaczy ja uważam, że zrobił dobrą robotę, ale tak jak mówiłem wcześniej, po prostu dobrą robotę. Nie wiem, czy zgodziłbym się, że widać coś takiego później. Ja bym powiedział, że jest to film, który no, na przestrzeni pierwszej połowy godziny pokazuje, że jest jakiś, a później właśnie wchodzi w troszeczkę kliszę takiej typowej biografii o jednym z ważniejszych tutaj w tym przypadku tematów, o których opowiada. I tak nie wiem, czy też ten film pokazuje troszeczkę, poza oczywiście datami gdzieś tam rzucanymi randomowo na samym dole ekranu, nie wiem, czy też pokazuje troszeczkę znamie czasu. Wiemy, że on rozgrywa się na przestrzeni jakichś, nie wiem, 20 lat. Tak jakby tak te 2,5 godziny trudno w trudny sposób zarysowują to. Po prostu, tak jak powiedziałem, są momenty, gdzie jest od tak wrzucane, że okej, okay, mamy rok 1995, a wstaje rok 1982, a nie wiemy, w którym roku na przykład rozpocznie się akcja tego filmu. Co mnie ukuło jeszcze odnośnie, tak? Odnośnie właśnie tego, że to jest na przestrzeni gdzieś tam 20 lat, to jest też jakby kwestia moim zdaniem reżyserska, w sensie decyzja reżyserska, że te postacie się zupełnie nie starzeją, one wyglądają tak samo w latach 70. i w latach 90. i jakby ani jednego siwego włoska na głowie drivera, czy no cokolwiek. Że zaczynamy wydarzenia od 70. urodzin Aldo. Tak, i chłop, wiesz, 20 lat później wygląda dokładnie tak samo i porusza się dokładnie tak samo. 20 lat przecież w więzieniu ten chłop spędził, czy nie, 20 nie, chyba 10. Już nie pamiętam. A nie rok? Nie, więc na pewno więcej. Więcej. Kilka około lat 10 chyba lat chyba, no. I wiesz, i chłop się w ogóle nie zmienił, wiesz, mieszkał w zimnej celi na kamiennym łóżku, podejrzewam. Znaczy nie, chciałem powiedzieć, że Adam Driver to jest w tym filmie trochę tak jak Tobey Maguire w pierwszym Spider-Manie, bo też rozpoczyna tak. Tutaj dosłownie studenta. On na początku, nie wiem, mógłby być w moim wieku bodajże, a wygląda dwa razy starzej. Tam jest chyba nawet powiedziane, że on ma 22 lata i Lady Gaga ma też 22 lata na początku. I tego w ogóle nie widać, nie? To jest koszmarna decyzja reżyserska, moim zdaniem. W ogóle oni nie są odmłodzeni, ani postarzeni później. Tak, i to kiepsko działa. W Irlandczyku to na przykład moim zdaniem super działało. A wiesz, budżet był na tyle duży, że spokojnie chyba mogli sobie pozwolić na jakieś odmładzanie, czy postarzanie, czy cokolwiek. No nie wiem, średnio mi się to podobało. Bartek, co ty sądzisz o takich kwestiach właśnie reżyserskich, czyli reżyserowaniu tych aktorów, o tym jak ten film jest nagrany, jak poszczególne kadry są skomponowane, w sensie wiesz, ujęcia, co ty o tym myślisz? To jest okej reżysersko, czy tak średnio byś powiedział? To jest ciekawostek, to właśnie sobie sprawdziłem Aldo Gucciego na Wikipedii, tak naprawdę miał czworo dzieci, nie tylko jednego syna idiota. Więc było to bardziej skomplikowane niż w filmie to pokazano. Więc no, też zresztą czytałem, że Maurizio i Patrycja mieli chyba dwie córki, nie jedną. Tak, i w filmie była tylko jedna. Tak, była tylko jedna. Nie mieli już czasu wcisnąć w drugiej ciąży, no. Tak, trzeba było wyciąć. Trzeba było wyciąć drugie dziecko, tak. Reżysersko bardzo tak niemrawo. Powiedziałbym, że te one-linery, które tam ciągle rzucali, trochę mi się wydaje, że to podciągnęło ten film, ponieważ zasnąłbym, a tak co chwilę się śmiałem przynajmniej. Z tego co mówi na przykład Paolo, to było cringe'owe, ale mnie to bawiło, więc jakby to podciągało trochę tempo tego filmu, bo coś się działo na ekranie i nie usnąłem przez te 2 godziny i 40 minut. A myślałem, że tak się wydarzy, więc szkoda, że to w taki sposób musieli robić, typu o wypróżnieniu się słonia w dżungli, ale a nie w jakiś sposób bardziej inteligentniejszy, czy na bardziej budujący napięcie. Zresztą pamiętacie, jak tam on i Aldo podpisywali tę umowę z tymi nowymi właścicielami.
No i on tam na końcu rzucił jakieś takie kompletnie bzdurne słowo, którego nawet nie pamiętam. I tak z moją znajomą, którą byłem w kinach, się na siebie popatrzyliśmy i takie, o co chodzi? Więc sobie było dużo takich głupot, właśnie takich tekstowych, takich może bardziej scenariuszowych. A jeszcze seria, no, nie należy do najlepszych na pewno aspektów tego filmu. Bardzo to jest namieszane, bardzo to jest... dużo jest wszystkiego i dużo jest niczego, jak już wcześniej mówiłem. Wielu aspektów mi brakuje, film jest o godzinę za długi według mnie. Z drugiej strony za krótki, ponieważ nie ma wielu elementów, które by budowały jakkolwiek sens tego filmu, jak na przykład wcześniej wspomniane rozstanie Patrycji i Maurizio, ponieważ on to tak z dnia na dzień zobaczył jedną dziewczynę i takie, aha, dobra, sorry, pa. W jednej chwili nawet nie chciał z nią o tym pogadać, coś, cokolwiek, ona go pyta, czy ma ładne włosy, a on wtedy porozmawiamy kiedy indziej, kiedy znajdę jakieś odpowiednie słowa, no. Czy wszystko to jest takie szybkie, bym powiedział. Więc no tutaj scenariusz miał wiele błędów, reżyseria tak samo, a te dwa elementy bardzo się łączą. Scenariusz miał bardzo wiele błędów, mówię, to jest film zdecydowanie za krótki, ale no też zgadza się z tym, że jest wiele scen, które można byłoby równie spokojnie wyciąć i zastąpić innymi, które więcej by dały tej historii. Tak jakby. Tak samo, tak jak właśnie Ridley Scott powiedział, że chce zrobić dłuższą wersję House of Gucci, no ja jestem za, bo może ten film będzie lepszy dzięki temu, bo będzie więcej właśnie scen, które będą to wszystko podbudowywały. Jasne, on się będzie jeszcze bardziej dłużył, będzie jeszcze większym snujem na pewno niż jest teraz. Natomiast no będzie chociażby to wszystko bardziej podbudowane. Więc no czekam. Ja też czekam na wersję reżyserską, bo ja sobie zrobię ciepłą herbatkę, owinę się w kocyk i pójdę spać na nie wiem, tak, ile będzie trwała. Ale na przykład nie czekam. Tak, ale na przykład nie czekam na Lost Duel wersję reżyserską, bo podoba mi się taka wersja, jaką widziałem w kinie. No, tak, ale na przykład prawda. House of Gucci mam tak duży niedosyt, że ten film mógł być lepszy, fajniejszy i że obejrzę tę wersję reżyserską, na pewno sobie kupię, bo wciąż czuję ten hype, który nie został zaspokojony kompletnie. Okej, okay, to jak o hype mowa, to ja myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do aktorstwa i do aktorów i do plejady gwiazd w tym filmie. Bo on był reklamowany w sumie wielkimi nazwiskami. Mamy Lady Gaga, której ja osobiście nie jestem fanem, jeżeli mowa o aktorstwie, ale mnóstwo ludzi jest, nie wiedzieć czemu. Mamy Adama Drivera, który jest jednym z najzdolniejszych aktorów, w cudzysłowie oczywiście, młodego pokolenia. Mamy Al Pacino, wielkiego gwiazdora Hollywood, który już tak naprawdę nie musi nic udowadniać. Mamy Ironsa, mamy Leto, Salmę Hayek, więc ten film był jakby bardzo budowany tymi nazwiskami. I chciałbym was pytać, czy te kreacje aktorskie wam się podobały? Szczególnie te akcenty włoskie w każdej wypowiedzi każdego aktora, szczególnie u Patrycji Reggiani. Więc Bartek, jak to jest u ciebie? Jak to jest z tym aktorstwem? Czy któraś postać twoim zdaniem się aktorsko wybiła mocniej, któraś gorzej? Czy te występy, no mówimy o tych powiedzmy pięciu czy tam sześciu głównych postaciach, były okej, czy nie do końca? Tutaj mamy szeroką skalę takich osiągnięć aktorskich. Na pewno Lady Gaga bardziej mi się podobała w Narodzinach Gwiazdy niż tutaj. Nie gra jakiejś takiej roli wybitnej. Na pewno jakoś to wszystko sztucznie wyglądało trochę w jej wykonaniu. Jak najbardziej zagrała dobrze i fajnie budowała napięcie i tam kilka razy mnie rozbawiła, więc jakby nie mam większych zarzutów, ale na przykład pamiętam scenę, kiedy i zachowania były takie ewidentnie, że to widać, że to jest film, że to nie jest nagrana rzeczywistość. Na przykład jak ona chciała potrząsnąć tam chyba Salmę Hayek, nie wiem, i ta Salma Hayek zamiast się tak, nie wiem, obronić, jak taka naturalna sfera naszego ciała, żebyśmy się obronili, odepchnęli, ona tak leciała z jej rękami jakby. W ogóle nie była... w ogóle to było tak zrobione, że... Chyba teraz się kompletnie zaplątałem. Nie była sztywna kompletnie. Jakby widać było, okay, że to jest po prostu jakoś plastikowo nagrane. I to mi bardzo nie podobało się. Zresztą w jej faktycznie Lady Gaga było właśnie dużo widać, jak trochę jak u Paolo Gucciego, Jared Leto, że to jest takie naciągane, sztuczne.
takie na siłę, jakby nie, naprawdę nie podobały mi się te elementy, ale całość, koniec końców, tutaj zagrała porządną rolę. Myślałem, że będzie lepiej. Myślałem, że będzie walczyć na przykład o Oscara dla aktorki pierwszoplanowej, bo tak się zapowiadano. Tutaj nie widzę nawet szans na nominację według mnie. A jeszcze, no dla mnie najlepszą postać, najlepiej zagrany tutaj był oczywiście Aldo Gucci. Ja wiem, że jest moim ulubionym aktorem, jest Al Pacino i ja mogę o nim gadać godzinami. Więc to nie jest tak do końca, że to jest tak na pewno. Tylko jak widziałem jego ekspresję i tak myślę, o mój Boże, 50 lat temu to był Michael Corleone, a 50 lat później on wciąż jest taki sam, tak jakby trochę starszy, trochę grubszy, ale to jest on. Dalej potrafi się tak wydrzeć, dalej potrafi się przeciwstawić, zrobić groźną minę. Mi się to podoba wciąż. Adam Driver jest porządny, ale to jest gorsza rola niż w ostatnim pojedynku według mnie. Dalej porządna, ale nie było po prostu miejsca, żeby pokazać go z jakiejś takiej bardziej wielkiej strony. Jak mówiłem, Salma Hayek średnio mi się podobała, a Jared Leto przeszarżował strasznie, chociaż teraz dostałem wiadomość od mojej znajomej, która była w tym, właśnie wyszła z kina i napisała mi, że Jared Leto zasługuje na Oscara, więc są różne zdania. Ja też uważam, że Jared Leto zasługuje na Oscara, to jak już zacząłem mówić, to powiem, co mi leży na sercu. Ja uważam, że Lady Gaga nawet uciągnęła tą rolę i jakby to, że to nie jest wybitna rola, wynika tylko i wyłącznie z tego, że to jest kiepsko napisana postać, a nie z umiejętności aktorskich Lady Gagi. Moim zdaniem aktorsko to było zdecydowanie lepsze niż właśnie w Narodzinach Gwiazdy, za którą tam wszyscy Lady Gagę pokochali aktorsko. I moim zdaniem fajnie to uciągnęła. Driver uważam, że wypadł też lepiej niż w The Last Duel, bo tam to był taki typowy Driver, którego znamy od kilku filmów, czyli taki typowy antagonista, który jest tym inteligentnym złolem i tyle. A w House of Gucci troszeczkę się wybił z tej szufladki i dosyć fajnie pociągnął tą rolę. No Al Pacino klasa, to wiadomo, to nawet nie trzeba nic mówić, chłop jest fenomenalnym aktorem i udowadnia to jakby w każdym swoim filmie od, nie wiem, 30 lat czy iluś tam. Salma Hayek faktycznie jakby, ale to też kwestia tego, że znowu ona nie miała co tu grać i kwestia tego, że faktycznie niektóre sceny jakby wyglądały jakby reżysera tam nie było i nie dawał jej w ogóle wskazówek, w sensie praca na planie polega na tym, że reżyser mówi, ej, zagraj to tak i mówi albo pokazuje jakby, a no tu wydaje mi się, że tego zabrakło, że Ridley w ogóle nie reżyserował tych aktorów i ci, co mają mieli coś tam napisane w scenariuszu, co mają grać, no to jeszcze jakoś to uciągnęli. Ci, co nie do końca, no to właśnie wypadli tak jak Salma Hayek. No ja tu będę bronił Jareda Leto, bo to jest aktorsko moim zdaniem wybitna kreacja. Metamorfoza jakby totalna, taka teatralność właśnie typowego Włocha, to co ty mówiłeś o tym krzyczeniu do ściany i wygłaszaniu monologów. No Włosi tacy są, Włosi są wielcy, ekspresywni, jak coś im leży na sercu, to muszą są to ekspresywni, tak, jak najbardziej są ekspresywni, tylko mam nadzieję, że tutaj w tym przypadku to było pokazane, żeby jak najwięcej pokazać tej ekspresji w takim typowo teatralnym monologu i to po prostu mi nie bardzo grało. Można było tą ekspresję pokazać równie dobrze, nie wiem, w dialogu. Oczywiście, co też robiono, ale ta scena to po prostu było pójście o krok za daleko, jak dla mnie. No ja uważam dalej, że postać jakby Paolo Gucci'ego była naprawdę okej napisana i Leto super jakby wyciągnął z niej wszystko, co się dało. Ja będę bronił tej roli, ja też uważam, że to jest rola Oscarowa. Takie przeszarżowanie, ja uwielbiam przeszarżowania aktorskie. Tak samo uwielbiam Leto na przykład w Snyder Cutcie, gdzie też był przerysowany, przeszarżowany jak tylko się da. I w ogóle Leto pomału trafia do mojej czołówki aktorskiej w Hollywood, co jest dosyć niespotykane, bo ja... Pomału zajęło mu to 20 lat. Tak, zajęło mu to 20 lat, to jest pierwsza rzecz, a druga, że ja raczej nie przepadałem za tymi jego rolami, w sensie były okej. I nic więcej, a od kilku lat Leto naprawdę wkłada, widać, mnóstwo serca i takiej swojej specyficznej charyzmy w te postacie, więc moim zdaniem najlepiej tutaj jest właśnie zagrana rola Paolo i na równi pewnie dałbym Maurizio, a najgorzej Salma Hayek
i Lady Gaga, mimo że dalej okej, okay, co nie? Wiktor, jak to jest u ciebie? Czy ty miałeś jakichś swoich aktorskich faworytów w tym filmie? Tak, Adam Driver i Al Pacino, to zdecydowanie. Natomiast ten film generalnie ma trochę taki syndrom Duny. W sensie zatrudnia aktorów, którzy są oczywiście utalentowani, ale przede wszystkim bardzo znani, aby wypromować ich plakatem. Właśnie wypromować film plakatem z ich wizerunkiem, trailerami, wszelkimi reklamami itd. Tym bardziej, że to, tak jak powiedziałeś, Lady Gaga była w Narodzinach Gwiazdy kilka lat temu i wszyscy byli zachwyceni jej występem, dostała nominację do Oscara, więc zdecydowanie była to aktorka, która... No już wtedy aktorka, która widać, że miała przed sobą jakąś tam karierę właśnie w tej tutaj konkretnej kwestii. Więc było to oczywiste, że na pewno zaraz dostanie jakiś duży film. No i dostała House of Gucci. Ja myślę, że ona dostanie nominację do Oscara. Nie tak, że uważam, że była jakoś wybitnie zagrana. Po prostu wiemy, jak Oscary działają i no, powiedz sobie jeszcze, na pewno dostanie, bo jest to znane nazwisko. Myślę, że Adam Driver też, na spokojnie. Nie wiem, jak to będzie w przypadku chociażby Jared Leto, czy... Właśnie, no, ale patrzcie, na... musi dostać, chciałbym, aczkolwiek też ten nie byłbym, ale może w sumie... Pewnie tak. Znaczy, dobra, zobaczyłem, bo... No, wolałbym tak nominację Drivera, bo to by mu pomogło, chociaż Apacino już to raczej nic nie zmieni. Zresztą znaczy, Driver było... musi dostać, wiesz, tak, na pewno. Za House of Gucci, to za Last Duel albo za Annette. Mi się wydaje, że The Last Duel będzie takim filmem kompletnie pominięty na Oscarach. No, trochę tak. Myślisz, że tym pominiętym filmem będzie House of Gucci? Nie, mi się wydaje, że bez względu na poziom tego filmu, to oni i tak dadzą im kilka nominacji. Nawet dla najlepszego filmu może. Myślę, że House of Gucci na pewno nie będzie pominięty, patrząc na to, jak nośny ten temat jest i patrząc na samą popularność tego filmu. No, Last Duel po prostu przyszło trochę bez echa, bo też nie oszukujmy się, było obrodzone w gęste dosyć premiery, jak nie wiem, Venom czy Duna, tak? Mm-hmm. I po prostu ten film przeszedł trochę bez echa. Tak jakby on też u nas miał dystrybucję wykupioną na 7 dni tylko. Ja też poszedłem ostatniego dnia na Last Duel i nie żałuję absolutnie. Serio? Tylko 7 dni grali Last Duel? Tak. Później w takich małych kinach miejscowych jeszcze się dało znaleźć. Ja właśnie byłem w takim będzie miejscowym 2 tygodnie po premierze. No, właśnie. Dlatego ja pamiętam Last Duel chciałem zobaczyć i zobaczyłem w repertuarze, że okej, jest czwartek, a od piątku już nie ma, ale jest 5 seansów Duny. I to jest takie okej, pójdę na Last Duel w ostatni dzień. Więc trochę tak, trochę ten film był zapomniany, trochę pominięty i to wcale nie jest tak, że milenialsi się nie chodzili na ten film, bo są urodzeni z telefonem w ręku, jak to Ridley Scott lubi ostatnio mówić. Po prostu ten film miał tak samą dystrybucję. House of Gucci jest... No? Co, że ci przerwę, ale no wypuszczenie przez jednego reżysera 2 filmów w ciągu miesiąca, które chcą zarobić, które są zupełnie z innej beczki, to też nie jest taki świetny marketingowy pomysł. Że nie. Nie, i zresztą reżyser zapowiada jednocześnie 5 kolejnych filmów, więc ludzie są zagubieni. Mhm. Tak, to ja się zgodzę, że jakby ten odstęp pomiędzy jednym a drugim powinien być ciut większy. W sensie może gdyby nie było pandemii, to może w tamtym jakiś jeden byśmy dostali w zeszłym roku, ten jeden w tym. Myślę, że tak, że tutaj bardziej to były przesunięcia pandemiczne, że też pewnie któryś z nich miał być już dawno temu wypuszczony. Tylko, że teraz Ridley Scott, aby nie leżał na półce, wypuścił je 2 razy pod rząd. Natomiast tak, bo tutaj trochę zszedłem z tematu i mieliśmy rozmawiać o aktorach. No myślę, tak, że... zgadza się. Myślę, że jeśli chodzi o ulubioną kreację aktorską, to na pewno jest Adam Driver, bo jest to... On jest przede wszystkim poniekąd driverowaty i poniekąd jest wpisany w tę rolę, w którą wszedł, czyli Mauricio Gucciego. Jest też, jak mówiliśmy, też takim przeciwieństwem do tego, co reprezentuje sobą Lady Gaga. Jest też zupełnie inny osobowością, jest, bym powiedział, jest troszkę sztywny, ale w tej sztywności widać też poniekąd całą gamę uczuć, które on w sobie kryje. I to mi się bardzo podoba właśnie w tej konkretnie roli Adama Drivera. Nawet bym powiedział wprost, że to jest film, który nie opowiada wcale o Patrycji, a opowiada poniekąd właśnie o Mauricio.
niekoniecznie właśnie o te bohaterce Lady Gagi. Tak, oczywiście, że tak. Zresztą no. Nawet jakby pisanie tych postaci jasno o tym mówi, że Patricia tak. To jest w sumie znaczy taki ten film, motor napędowy, w sensie ona musi być, żeby działy się rzeczy dotyczące tak. Głównej postaci, znaczy, jaką jest Mauricio, nie? Ten film przede wszystkim, tak jak powiedzieliśmy, on próbuje to powiedzieć, że to jest z perspektywy Patricji. Ale dlatego, bo po prostu, aby dać Lady Gagę po środku na plakacie i wymienić ją jako pierwszą rolę w napisach końcowych. Tak. I właśnie, to jest taka strategia marketingowa, bym powiedział w tym przypadku. Niekoniecznie, że narracyjnie opowiada o konkretnie tej postaci, bardziej właśnie o postaci Drivera. Okej. Okay. Pytałeś jeszcze chyba o najmniej ulubionego aktora? Tak. Twoim zdaniem najgorsza kreacja aktorska. No trudno jest mi powiedzieć. Wszystkie były dobre albo były okej. Okay. Jeśli była jakaś kreacja aktorska, która wybijała się słabiej niż reszta, no to nie wynikało z umiejętności aktorskich, a bardziej z tego, w jaki sposób scenariusz jest napisany. Troszeczkę bym powiedział z bólem na sercu, że Jeremy Irons, ale to dlatego, bo właśnie scenariusz jest tak napisany. Gdzie tak, i go w ogóle było bardzo postać, mało w tym filmie, co nie? Było go bardzo mało, to przede wszystkim. Jego wątki były pocięte, gdzie... Nie wiem, czy możemy je spoilerować. Okej, okay, no to powiedzmy, okay. Umówmy się, że spoilerujemy, także jak nie oglądaliście tak. Filmu, to tutaj możecie znaleźć spoilery od tego miejsca. Tak. Ale był na przykład moment, gdzie właśnie główni bohaterowie idą do niego powiedzieć, no urodziła nam się córka. A zaraz potem cięcie i widzimy Jeremy'ego Ironsa w trumnie na jego pogrzebie. I... Tak, to było w ogóle, to było koszmarnie zmontowane. Tak, i to było, dosłownie, to co najbardziej zapamiętałem z tego filmu, bo najbardziej mi ugodziło. Tak nie wykorzystać jego roli. Po prostu wrzucić go tak i zaraz go uśmiercić. Natomiast też... Nie wiem, co mi się aż tak nie podobało w tej roli, no to, że ona tak jest jednostronnie napisana. On jest takim antagonistą, można powiedzieć, dla głównego bohatera. I ten film mówi nam to wprost. Starałem się to mówić od samego początku, odkąd jego postać się pojawia. I tak jakby nie próbuje nawet wręcz zrobić to w subtelny sposób, troszeczkę też zniuansować czy zdystansować tę postać. No bym powiedział, że ona jest taka szablonowa, jednoznaczna. Ale koniec końców zauważ, że to co jakby ojciec Mauricio mówi, to się sprawdziło i miał rację. Czyli oczywiście, czasem może jednak warto słuchać rodziców, którzy coś tam wiedzą. Tak, nie? Jak najbardziej o to chodzi. Z tym, że mimo wszystko jego jest na tyle w tym filmie, że przeciętny widz tego nawet nie zauważy. No tak. Dobra, słuchajcie, zbliżamy się pomału do końca. Ja bym tutaj chciał jeszcze poruszyć kilka kwestii technicznych, mianowicie zdjęcia i jakby dobranie muzyki do tego filmu. Bo za zdjęcia oczywiście standardowo, jak to ostatnimi czasy u Ridleya Scotta, odpowiada nasz wielki Polak, rodak Dariusz Wolski. I tutaj ja widzę też dosyć duży spadek formy względem Last Duel, gdzie te zdjęcia były bardzo przemyślane, ładnie oświetlone, było to światło z kominków, był taki chłodny filtr, chłodne barwy często, a w House of Gucci one są takie basic, w sensie jak otworzysz podręcznik operatora filmowego, to na pierwszej stronie masz jakby zdjęcia, które wyglądają identycznie jak zdjęcia w House of Gucci. Jasne, są pewne twisty, w sensie na przykład jak jesteśmy w Nowym Jorku, to tam jest na obraz nałożony lekko inny filtr, taki trochę właśnie zimniejszy, ta Toskania jest wręcz pomarańczowa na początku filmu. Ale ogólnie trochę się zawiodłem, jeżeli mowa o tym, jak ten film, kolokwialnie mówiąc, wygląda. Powiedz, Bartek, czy ci się podoba wizualnie House of Gucci? No nie, już tam wcześniej porównywałem do Najmro i to Najmro, bo tak jak
Tak jak wygląda Daimyo, tak powinno wyglądać House of Gucci. I tutaj mojej opinii nie zmienicie. Jakby tam były te fajerwerki, to ja się tego samego spodziewałem. A tak naprawdę dostajemy pierwszą scenę, jedną z pierwszych scen, gdzie była impreza, gdzie się poznali główni bohaterowie. No i tyle. Tyle było tej wystrzałowości. Trochę tam to wyglądało, były te maski. Mauricio jedyny się nie przebrał. No i tyle było tej wystrzałowości. Zdjęcia mi się nie podobały, często były za ciemne. Ogólnie tutaj taką ciekawostkę o moim seansie, to pierwszy raz w kinie siedziałem w pierwszym rzędzie, więc musiałem siedzieć o tak. O Jezus, najgorzej. Cała sala była zajęta w kinie pod bananami w Krakowie. Więc zostały dwa wolne miejsca z przodu, to myślimy, dobra, idziemy tam. Więc... To nie, to ja bym zrezygnował z seansu, w sensie poszedłbym na inną godzinę. Pierwszy rząd to jest dramat. Ja na Bondzie siedziałem, w czwartym bodajże, tylko że był to IMAX, więc jeszcze w miarę okej, ale też już się to ciężko oglądało, w sensie, wiesz, pozycja tak i patrzysz do góry. A w pierwszym ja sobie nie wyobrażam sobie, jak w pierwszym rzędzie w ogóle można filmy oglądać. Wiesz, ja jeszcze tak, mam takie włosy, że one mi oczy zasłaniają, więc bym wziął tak. Tak. Więc no, było to wymagające. No i ciemne włosy. Ciemne jakieś filtry tam dali. Te zdjęcia znowu jakieś były takie średnie. Te wieżowce w Nowym Jorku nie wyglądały jakoś zatrważająco pięknie, te bogate wnętrza też nie robiły wrażenia, trochę ta scenografia była mdła, a zdjęcia zarówno w ostatnim pojedynku, jak i w House of Gucci nie za bardzo mi się podobały, chociaż jak zauważyłeś, The Last Duel były lepsze, na pewno. A tutaj gadamy teraz o zdjęciach i o soundtracku. A jeśli chodzi o soundtrack, to te piosenki były tak wrzucone w pierwszych, lepszych miejscach, gdzie można już było wrzucić trochę muzyki. Piosenki trochę nie mówiły, nie były związane z tym, co się dzieje na ekranie, co było problemem. No, mi się wydaje, że dobór piosenek tak nawet ujdzie, nie było żadnej takiej głupoty wrzuconej z innej w ogóle dekady. Właśnie była jakaś piosenka rzucona jakby w jakimś konkretnym roku, a ona powstała jakby później i... Tak, i było. Tylko jedna była. No nie powiem ci, która, ale... Tak, bo też zwróciłem na to uwagę i też nie powiem, która. Akurat byłem na House of Gucci z rodzicami i mój tata też tak zwrócił uwagę, ale no, ta piosenka to nie pasuje, bo ona później powstała. No ale to było takie po macoszemu, jakby wzięte playlista ze Spotify, tam jakieś 60-70s i tyle, no i odpalamy w tle. Tak, te bardziej popularne utwory. Tak, jeszcze dziwne, że jakieś tam Nancy Sinatra nie wrzucili na początku czy czegoś. Była przecież Nancy Sinatra. Była Nancy Sinatra, dobra. Była Nancy Sinatra. Nie, generalnie ja powiem wam, że ten soundtrack, ja go lubię, bo ja lubię te piosenki i ja lubię ich słuchać. Wczoraj właśnie jak sobie wracałem samochodem po seansie, to też leciał soundtraczek i jest cudowny. Teraz sprawdzę ten soundtrack, będziemy to analizować. To było wzięte tak, random 70s i 80s piosenki, jeszcze wiesz, zaznaczyli filtr, żeby to miało jakiś taki włoski sznyt, jak na przykład te I'm Believer w wersji włoskiej. I Ridley powiedział, wrzućmy kurwa do tego filmu. I montażysta wziął i wrzucił w jakichś randomowych w ogóle momentach. Wiktor, co ty sądzisz o tym, o soundtracku i o tym, jak ten film wygląda? Znaczy ja tutaj akurat się troszeczkę nie zgodzę odnośnie tego, jak ten film wygląda, ponieważ mi osobiście bardzo mocno się podobał wizualnie ten film. Zresztą no myślę, jak wiele biografii zrobionych za miliony. Bohemian Rhapsody też mi się bardzo mocno podobało, mimo że to nie był wcale jakoś dobry film. Nawet bym powiedział, że w wielu momentach był zły. Natomiast też on oddawał wręcz jeden do jednego zespół Queen, te wszystkie te dyski, te wszystkie koncerty i jedyne co tam się nie zgadzało to kolor gitary Briana Maya. To też coś co najwięksi fani Queen tylko mogli zauważyć. Tutaj mniej więcej jest tak samo, też to wszystko jest idealnie według mnie oddane, te lata 70, 80, 90. Natomiast jeśli chodzi o zdjęcia, ja bym powiedział, że kamera idealnie to wszystko uchwyciła.
Natomiast też nie wyszło to tak poza pewien standard, poza pewną ramę tego, co Wolski robił wcześniej. Nie ma tutaj nic po prostu nowego. Tak jakby też no, nie oczekuję nowości, oczekuję, żeby ten film po prostu wyglądał i przyniósł mnie w tamte czasy. I jak najbardziej to zrobił. Też nawet jeśli chodzi, nie wiem, o te pokazy modowe i tak dalej, one wyglądały tak jakby były zrobione teraz, ale tak jakby też można powiedzieć, że pokazy modowe, że moda sama w sobie polega na tym, że ona troszeczkę wychodzi o tę dekadę czy dwie dekady wstecz, aby pokazać coś nowego, coś zupełnie unikalnego, coś futurystycznego nawet w wielu momentach. I tutaj idealnie według mnie to też było ukazane, gdzie oglądaliśmy pokazy modowe, gdzie ludzie są ubrani tak, jak teraz ludzie chodzą ubrani na ulicach, dajmy na to. Nie wszyscy, ale tak w znacznej mierze. I to też mi się podobało mimo wszystko, że było pokazane, jak od tej właśnie modowej części. Natomiast jeśli chodzi nawet, nie wiem, o te całe scenerie, na przykład, nie wiem, biuro głównego bohatera, czy chociażby mieszkanie, te wille i tak dalej, było to jak najbardziej okej. Okay. Bardzo mi się podobał wizualnie ten film i według mnie jest... Jeśli miałaby być przyznawana kategoria jakichkolwiek nagród odnośnie tego, jak coś zostało odtworzone w kontekście oryginału, no to ten film powinien wygrać wszystkie nagrody według mnie. Natomiast jeśli chodzi też o muzykę, jeśli chodzi o soundtrack, o te playlisty, o których tutaj mówiliście, no to bym powiedział, że są to te bardziej znane utwory. Nie przeszkadza mi to, bo są to utwory, które lubię, ale tak jakby fajnie byłoby coś zobaczyć, czego nie słyszymy w co drugim filmie, dajmy na to, nie wiem, takiej tematyce, czy o takich czasach. Dajmy na to, była piosenka w momencie, kiedy akurat rozpoczynał się okres świąteczny w filmie i to było The Most Wonderful Time. I to dosłownie... No Jezus, tak. Tak, dosłownie słyszałem to w tym tygodniu, bo oglądałem Hawkeye'a i tam też to było. Ja się bardzo cieszę, że nie dali Born to be Wild. Na przykład jak on jechał tym motorem, to wtedy mogło być. Ale to znaczy, rapa, to... bo nie ma... Tutaj sprawdzam playlistę oficjalną, tutaj nie ma Nancy Sinatra, jest Donna Summer. Jak to nie ma? Aj. Nie, no musi być. Mi się wydaje, że była tam Nancy Sinatra. Właśnie, że nie było Nancy Sinatra, tylko nie chciałem nic z tej mówić wcześniej. No to najwyżej ja się mylę. No trudno, czasami się człowiek myli. Tak, takie żyćko czasami bywa. Ja na co chciałem zwrócić jeszcze wizualnie uwagę, to na kostiumy, które są moim zdaniem wybitne i te wszystkie garnitury. Tak, właśnie, przede wszystkim kostiumy, sweterki. Tak sprawiałem to wrażenie. No. I to wszystko, w co bohaterowie chodzą ubrani i też jakby wiecie, charakteryzacja pod kątem fryzur na przykład, są zrobione super. I ty mówiłeś, Wiktor, że tam te wszystkie sceny są nakręcone tak, jak być powinny. Ja się nie zgodzę, bo scena, mówimy spoilerowo, to już powtarzam drugi raz w tym momencie, scena zabójstwa Mauricio to jest chyba najgorzej nakręcona scena zabójstwa. Tak. Kiedykolwiek, to zgodzę się całkowicie. Umiejętnie kurwa w ogóle nagrane, że nie, straszne to było. Ja wiem, co oni tu chcieli zrobić, bo oni chcieli odtworzyć troszeczkę znowu, w sensie, no bo wiadomo, że Ridley Scott jest fanem Ojca Chrzestnego i wiadomo, to nie od dziś. I chcieli odtworzyć troszeczkę tą scenę zabójstwa właśnie Michaela Corleone w trzeciej części Ojca Chrzestnego. On też tam szedł po schodach i dostał strzał i tak upadł, się przewrócił i dostał drugi. Tylko to tak nie działa, jest tak brzydko w ogóle nakręcone, bez jakiegokolwiek pomysłu na to. Chłop wychodzi z samochodu i... Tak, nie, to no, na dwóch trochę, bodajże ujęciach, jedna kamera z jednej strony, druga z drugiej strony. No to tak, to z tym się zgodzę, że to ta scena jest no, tak sobie nagrana. Nie ma tam żadnych emocji, gdzie są jakiekolwiek emocje. Na przykład, nie wiem, ostatnie spojrzenie na twarz Drivera. No, nie wiem, ostatnia mina, którą robił w swoim życiu. Dostaje kulkę, wchodzi po schodach. Tak, tam i zaczął tak uciekać, jak się... Tak na twarzy w ogóle już nic nie było widać. I też to scena była tak nagle ucięta.
że tego, nie wiem, człowieka, który otwiera drzwi w hotelu, to jego też zastrzeliła Lili, więc ja miałem takie, o nie, zabili najbardziej pozytywną postać tego filmu. No tak. A o tym się nie mówi. O tym filmów nie kręcą. A boj hotelowy zawsze ma pod górę, czy to w filmach, czy to w życiu, więc no niestety. Ale ta scena też w ogóle tak nagle została ucięta i w sumie już nie pamiętam, co raz widziałem. Ale to było tak, że... proces później. Tak, postać drivera ginie, ginie postać tego gościa hotelowego i zaraz potem jest proces. Tak jakby ta scena procesu tak, była taka sztampa. Mam wrażenie, jakby 5 scen było po drodze. To była taka zwykła scena, która jest w każdym filmie. Ja bym chciał jeszcze takim twardym cięciem ucięte, nie? I od razu był proces i Patrycja Reggiani, nie mów do mnie Reggiani, kurwo jebana, jestem Gucci. Taki miało to w ogóle wydźwięk, ta scena i napisy końcowe, że została skazana. No, ta końcówka moim zdaniem mocno tam nie domagała. I wizualnie, i pod kątem tempa, i pod kątem w ogóle prowadzenia tej historii. No ale dobra, no ja na początku postawiłem takie pytanie, dosyć ważne. Zacznijmy do czekolata, Soł. Odpowiedzcie mi proszę na nie jednym słowem, albo shit, albo czekolata. I to powie wszystko o tym filmie, po tej naszej godzinnej już rozmowie. Bartek, shit or czekolata? Shit. Okej. Okay. Wiktor. Shit or czekolata? Znaczy zależy, czy... Zależy, kto jaką czekoladę lubi. Może tak. Ja lubię gorzką, a ten film nie był gorzki, więc... Tak. Ja lubię mleczną i to też nie był mleczny film. Jakby to jest film coś pomiędzy shit a czekolata, więc to jest pomiędzy czekolata. Shit a czekolata masz pizzę po prostu. To nie jest pizza, bo pizzą będzie licorice pizza. No dobra. No shit też się zdarza między, tak mniej więcej regularnie. Tak. Moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo niedobrze. Jeżeli miałbym powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, to ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń. Więc to shit or czekolata troszeczkę humorystycznie, ale no nie jest to najlepszy film Ridleya Scotta, nie jest to nawet film w top 5 Ridleya Scotta, w top 10 już chyba tak. W top 10 może jest, no. Tak, ale też gdzieś przy końcówce. To jest okej kino, więc jeżeli jeszcze nie oglądaliście House of Gucci, to chyba wszyscy polecimy, żeby się wybrać, czy ktoś tu się wyłamie i powie, że jednak nie. Ja jednak polecę, bo... Ja polecam, my tutaj, powiem tak, my oceniamy ten film pod tym kątem, że no my oglądamy wiele filmów w ciągu tygodnia, w ciągu roku. Po prostu jesteśmy fanami kinematografii. Nie bójmy się tego powiedzieć, kinomanami pierdolonymi. Tak, kinomanami, dokładnie. Ale tak się określa takich ludzi. I po prostu my na filmy patrzymy nieco inaczej. Dla niedzielnego widza ten film może być dobrą biografią, z której wyniesie coś, z której czegoś się dowie, zobaczy fajnych aktorów, ładnych aktorów, ładne występy i ładnie nagrany film. Ja na przykład, jak już powiedziałem wcześniej, poszedłem z rodzicami i do dzisiaj w sumie to zdarza się, że dyskutuję z nimi, bo im się ten film naprawdę bardzo podobał, a mi podobał, ale to było na zasadzie okej, fajny film na raz. I tak jakby mam z nim kilka problemów, nawet bym powiedział, że wiele problemów. Podobał mi się, ale no, był to jednak niestety lekki zawód. Nie na zasadzie, że był zły, tylko lekki zawód, bo spodziewałem się czegoś po prostu więcej pod takim temacie i po prostu mniej szablonowości po postaci, jaką jest Ridley Scott. Więc i po samym filmie, jakim był ostatni pojedynek, który no, mi osobiście się bardzo podobał, chociaż też widziałem, że opinie były nieco spolaryzowane. Takie mam wrażenie przynajmniej. Ale okej, tak jakby polecam mimo wszystko, bo wam się może ten film spodobać. Tak, ja jeszcze dodam do swojego wypowiedzi. Dlaczego shit? Ponieważ to jest dla mnie zawód i nie uważam, że ten film jest jakiś 1 na 10. Też nie tam, to jest do mnie 7, jak wcześniej mówiłem. No, najbardziej 7 chyba adekwatnie oddaje moje uczucia.
ale szli dlatego, że zawiodłem się. Hype był dla mnie ogromny. Jednocześnie uważam, że ten film będzie nie na raz i pewnie jeszcze dam mu szansę, a nawet kilka szans, bo po prostu czuję ten klimat i chciałbym zobaczyć coś więcej jeszcze. Mam ciągle niedosyt i będę szukać tego, tej sytości w tym filmie. Być może dopiero przyniesie go ta wersja reżyserska. Okej, okay. No ja polecam się wybrać. Jest to na pewno ciekawy film, jeżeli nie śledziliście tych wszystkich kulisów związanych z tym, jak faktycznie, co faktycznie działo się w rodzinie Gucci, to jest to ciekawe, jest to nawet angażujące w pewien sposób. Natomiast nie nastawiajcie się na kino wybitne, bo kinem wybitnym House of Gucci nie jest. Słuchajcie panowie, czy wy macie natomiast coś jeszcze do mogę dodania? Mogę tak powiedzieć jeszcze? W sumie tak, mogę powiedzieć, ponieważ ten film, nie wiem czy on bazuje wprost na książce o tym samym tytule, natomiast no, na pewno porusza ten sam temat. Jeśli bazuje wprost, no to w porządku. Ale tak nawet jak film zostawił mnie z takim troszeczkę, z takimi średnimi odczuciami, spodziewałem się czegoś więcej po nim, tak temat mnie zainteresował na tyle, że nie wiem, może sięgnę po książkę za jakiś czas. Ja specjalnie nie kupowałem książki wcześniej, żeby na żywo przeżyć to wszystko w kinie, bo wiedziałem, że film jest na pewno ważniejszy dla mnie niż ta książka, więc po książkę na pewno sięgnę. Książka jest Ja tak właśnie rozważam. Autorstwa rzeczonej Patrycji Reggiani i jest w formie takiego a la pamiętnika, więc może być też ciekawa i też pewnie po nią sięgnę prędzej czy później. Czy coś jeszcze chcielibyście dodać? Bartek, coś jeszcze na koniec od ciebie? Polecam, po prostu polecam. Okej, okay. Wiktor? No, warto sprawdzić, to na pewno. Okej, okay. I ja też polecam zarówno film, jak i kanały moich dzisiejszych gości, czyli Elvisa z KFK Studio. Oczywiście link do kanału będziecie mieli w opisie i fanpage pasem po czole, fanpage prowadzony przez Bartka i też będziecie mieli wszystkie linki w opisie. A tymczasem żegnamy się z wami, mam nadzieję, że wam się podobało, mam nadzieję, że coś wynieśliście z tej dyskusji. Koniecznie dajcie znać, jak wam podobał się film, napiszcie to w komentarzu. I co? Słyszymy się w następnym materiale ze mną, a z moimi gośćmi pewnie przy jeszcze jakiejś innej okazji. Trzymajcie się, cześć. Ciao. Dzięki za zaproszenie. Ciao. Tak jest, ciao.